Ale cały czas jeszcze będziemy czekać na te najlepsze. No, na starcie liderka Pucharu Świata, kontuzjowana od wczoraj po upadku na trasie gigantowej, ale jednak zdecydowała się dzisiaj wystartować. Na początku mówiono, że ręka jest złamana, okazało się, że nie jest to aż tak groźna kontuzja, która wyeliminowałaby ją na duże. Pamiętajmy, walczy o wielką kryształową kulę, w związku z tym każdy start jest bardzo dla niej istotny. No, lepiej jedzie ten przejazd od poprzedniego. Ten pierwszy był chyba takim sprawdzianem, czy oby da radę. W tej chwili widać, już zaryzykowała więcej, jedzie bliżej bramek, bardziej agresywnie, bardziej atakuje. No, my wiemy, że ona potrafi jechać, że ona potrafi walczyć od początku do końca i potrafi wiele ryzykować. Ale nieprzyjemnie byłoby dzisiaj wypaść z tej trasy. 600 sekundy Lindsey Vonn. Wyprzedzała jeszcze Anę Jelusic. Czy uda się to po tym błędzie, który kolejny błąd, kolejny lewy skręt, który daleko wyrzucona została? Proszę zobaczyć, ona po prostu tą lewą ręką nie może odbijać się i te kilka błędów w dolnej części przejazdu kosztowało ją stratę powyżej sekundy. No szkoda, bardzo ładna pierwsza część przejazdu. Widać było tę Lindsey, liderkę, tę, która potrafi rzeczywiście bardzo dobrze jeździć we wszystkich konkurencjach, mimo że slalom nie jest jej koronną konkurencją, do których należą zjazd i supergigant. Natomiast ewidentne błędy w dolnej części i wszystko.